pójdę tędy. Siema. Tysiącka gold, please. O, wy bossami byliście. No nic, nie pierdziel się złożycie. O! Chciałeś mnie, walnąć twoim wielkim mieczem? Kurde, w sumie taki miecz to by dla Elizabeth się przydał. Ona bardzo je lubi. Widać, nos Igora jej nie wystarcza. To ja tam wiem. Czy nie znam na takich sprawach. Też pierdziel? Też tak mocno? To masz. Ogień? Ogień Maragilao Rexia. Pozamiata wszystko. Dawaj. Ha! Hau hau! Motherfucker! No! Dawaj pieniądze. 5 złotych. Kurde, nawet do na gumę do rzucia by mi nie starczyło. Jest! Kolejne piętro. Jeszcze 11. Wiem, wiem. Na pewno 11, nie okłamali mnie? Chwila. Dzień. Kurde, za późno. Wow. Ktoś lubi cię torturować. Ale to nic, zaraz. Zaraz po kurwa. Zaraz padniesz. Wieczny spoczynek będzie. No. Jest dla nas. Dawaj ten, tak, dawaj 8. 699. Jak tam się miewa? Carbon Jacket Equip. O, lepsze, dobra. Jak się miewa antropolog? Jeszcze trochę. O Jezu Chryste, jestem taki podekscytowany. Ale teraz jest takie inne, bardzo ważne pytanie. Co powinienem wywalić za te Mind Charge? Oto jest trudne pytanie. Nie być czy nie być? Oto jest pytanie, tylko co wywalić za Mind Charge? To jest pytanie. Ogień, tak? Dawaj, Reksiu. Reksiu się wkurzył. A jak się wkurzy, to wszystko rozpierdziela swoim ogniem. Reksio to wandal, to spala nas. Nie wiem skąd to wziąłem, ale hej. Kasę dawaj. Elie, topaz. Mimo tego, że chcę rubiny. Ale... Dobra. Nieważne. Kurde, coś naprawdę jest nie tak tutaj. O nie. Ha! Chcielibyście skrzywdzić Rexa, ale on skrzywdzi zaraz was. Chyba, że ja ubiję was wcześniej. No. Ale Rexiu nie musiał nic robić. Tu jestem taki OP, że to powinno być nielegalne. Ale całe szczęście, że jest legalne. Gdyby nie było, to bym poszedł do więzienia. O! O kurwa, Halki Hogany. Z tęczową fryzurą. Jeden i drugi. W sumie powinienem zrobić tak. Dawaj. Nie absorbujcie. Nie absorbuj. Kompletnie na ślepo to robię. Dobra.
weak against Garu skills. Yukarina by się przydała. Ale trudno. Yukari! Czemu cię nie ma? No tak, bo ci nie wziąłem do ekipy. Bo twój level był zbyt duży. Mój level jest zbyt duży. Czemu ja jestem w mojej ekipie? Dawaj. Ty miecza! Kama Sutra czy coś dostałem. Na pewno nie to, tylko coś innego, ale... Hello. Bye bye. Kurde, całe szczęście, że mam ten Spellmaster, bo dzięki temu, kurde, mogę napierdzielać we wszystko i wszystkich i przy tym nie będę musiał, nie muszę tracić mojego SP. Zaraz zobaczysz, jakie to Megidorek się potrafi zrobić. Hał, hał! Motherfucker! Po raz kolejny. Dawno, kurde, koopów nie widziałem. Dawaj. Tak jest. Tak jest. O Jezu. A nie, myślałem, że to... A, to ja. O Jezu! Jest! Nareszcie, kurde, Resist Elek, nie obchodzi mnie to. Gale Slash, wypierdzielaj. Tak, Mind Charge. Okej. Okay. Item. Medical Powder. Co wywalamy? Jest. To jest dobre pytanie. Albo Ice Boost, albo Ice Amp w takim razie. Albo z drugiej strony mogę trzymać te Mind Charge, nie muszę teraz tego dawać. Albo z drugiej strony mogę wywalić Media Ramę. W sumie ja jedyne co robię, to atakuję. A przedmioty zawsze będą. Jakby coś było nie tak. I przy okazji też dostanę później taki inny spell od leczenia i wtedy się to ogarnie. Niech będzie, wywalę Media Ramę w takim razie. Tak. Mam nadzieję, że nie popełniam błędu. Po prostu nie, jak będę musiał teraz częściej Ken albo Yukari brać ze sobą w takim razie. Tak, tak, wiem. Czy 10 pięter, czy przeżyje? W sumie to jestem ciekaw, ile teraz będę zadawał obrażeń z Mind Charge'em, ale nie chcę tego sprawdzać, bo boję się, że dostanę pierdol. Mind Charge 7 SP. Teraz to będę napierdalał wszystko. Właśnie. Maragilao, dawaj. Jeszcze raz. I Media Rama. I... Bufudai. Ubij go. Tobie nadzieja, Mitsuru. No! I... Pierdol. Hell yeah. I exp. I... exp. I 1146. Jestem happy. 60 levele. Item. Na którym piętrze będzie następny boss? Kurde, nawet Fuka tego nie wie.
puka, co ma pod nosem Fluka. There are two enemies. Ponieważ zrymowałem, ponieważ czemu? Dawaj kasę tą nieprzeklętą, ponieważ walić przeklęte karty. Tutaj? Tak jest! Już godzina, kurde, się zbliża, ja pierdzielę, muszę to szybko ogarnąć. Godzina nagrywania tej części, znaczy się, czyli... Cztery godziny! 211 piętro, dalej, uda mi się. There are two enemies. Tak, Mind Charge'a będę używał podczas walki portalu, tyle, bo na mobów to raczej nie opłaca się marnować tury, skoro można ich rozpierdzielić jednym atakiem. O, krytyk. Dawaj kasę. W sumie, czy ja powiedziałem wszystko o Personie 2, to co chciałem powiedzieć? Wydaje mi się, że tak. Jak ja długo o pierwszej części gadałem? Z pół godziny może? Wiem, że to było dwie części, ale... No. O kurwa. There are three of them. Strike first. Żadny sklep, cydr do cholery jasnej. Nie na mojej barcie. Paszą bon. Jeden z drugim i z trzecim. Co wy kurde myślicie, że jesteście Master of Tartarus? To ja kurde jestem Master of Tartarus. Wiecie dlaczego? Bo ta muzyczka z takim tytułem gra podczas walki. I w ogóle z przeciwnikami w tej grze. Ja szczerze powiem, że muzyka tej dziewczyny, pełnej głównej bohaterki, jest nieco lepsza moim zdaniem. Tak, 3, tak? Agility plus 3, 74. Myślę, że jeszcze 10 leveli. 54, 94. 10 leveli, nawet nieco mniej i już będziemy mieli wymaksowanego. O! Tak jest! Będziemy mieli wymaksowanego smoka powietrznego, który teraz jest smokiem lodowym raczej. I w sumie teraz już nawet nie muszę spędzać czasu w Tartarusie, żeby antropolog mi dał tego Mind Charge'a, bo już go mam. Czego się cieszę. Naprawdę lubię w tej grze to, że możemy robić z naszymi personami w sumie to, co się nam żywnie podoba. Myślę, że w poprzednich częściach i w czwórce nie ma czegoś takiego, chociaż Persona 4 Golden nie jestem pewien. Wiem, że możemy tam też naszym personom zwiększać staty, ale poza tym to nie jestem pewien, czy możemy je uczyć skill, tak jak w tej grze. W sumie, jeżeli by można było, to... Vita bym kupił, bo w sumie Vita też mnie zaczyna interesować powoli, mimo tego, że parę jest tylko kilka tak naprawdę gier, jakieś 30 gier, które mnie interesują na tym konsole, zawsze mogę sobie to spiracić i ograć i być może jakiegoś elpa zrobić, bo nie jestem, w sumie nie jestem pewien, czy na Vicie jest coś takiego, że możemy zgrywać gameplay z konsoli, wiecie, z konsoli, nie z PlayStation TV. Wiem, że na 3DS-ie jest taka możliwość, ale to tylko na nowym. Kurde, muszę polować na nowego 3DS-a, jak będę miał kasę. Żebym mógł ogarniać no, let's play'e i robić, nie wiem, jakieś gameplay'e nagrywać do krabów z pierwszej konsoli. To było coś fajnego. Nie jest mi to dane jeszcze. Reksio zrobił hał-hał i przeciwnik to zwiał. Do zaświatów. Ja pierdzielę, muszę szybko to kończyć. To chodzi już... Te... Gień! W sumie muszę przestać mówić, że o Jezu, muszę to wszystko kończyć jak najszybciej. To nie jest zbyt fajna rzecz do słyszenia, szczerze powiem.
ponieważ no, gdzie jest Reksiu? Chyba na dole. Reksiu, Reksiu! Gdzie ty, gdzie ty? A! Nie, leż dalej, leż dalej. On pod moimi kordełkami śpi sobie na moim łóżeczku. Tylko ty tam nie pierci nic, ja na tym łóżku śpię, ty. Mała halero niedobra. Myślisz, że ci zapomnę te wszystkie momenty, kiedyś spierdziałeś się i waliło? Tego stopnia, że nikt wytrzymać nie mógł? O, o! Wait, wait. No. There are two enemies. Nie, nie ma Mudo! Maragilao. Czemu się przestawiłeś? A, bo on tam dostał tego nowego skilla chyba. Mudo Boost czy Fire Boost? Kurde, powinienem bardziej zwracać uwagę na to, co się dzieje w górę. Ale hej. Och, cholera! Trudno. Już mówiłem, że w Personie 2 są zajebiste nuty. Jak już mówiłem, jakiś kebab dostałem? Kebab dla Reksia może być. Też... a, kabs, nie kebs. Kurde, mamy, nawet nie mamy, kurde, broni odpowiednich i kopiemy wszystkim w dupę. Kurwa, może będzie problem. Chyba jakiegoś dżema użyję. Albo nie. Zdążę? Lepiej nie eksperymentować, jak tak dużo przeciwników jest. To w tych wszystkich rozpierdzielę. Amudo. Zobaczymy. Reksiu, jak mogłeś, ufałem ci! Mam nadzieję, że ta część będzie jakoś ciekawa do oglądania, bo trochę mi tematy się wykończyły, się skończyły do gadania. Ale hej, przedostatnia sesja Tartarusowa. I'm happy z tego powodu! Na pewno przedostatnia? Powiedziałbym, że tak. Powiedziałbym, że tak. Przedostatnia sesja Tartarusowa. 211. Dawaj mi, kurde, wyjście, bo chcę stąd wyjść. Nie chcę z tobą się lać. Wszyscy mają pełne HP, dobra. Niech stracę. Mam nadzieję, że nie życie. A dobra. Te niebieskie włosy naprawdę są zajebiste. Dają mi siłę i moc. I zajebistość. Przemaluję sobie kiedyś włosy na niebiesko. W sumie to nie, nigdy tego nie zrobię. Wolałbym, żeby to był mój naturalny kolor. Gień! Chociaż nie, moim naturalnym kolorem to jest ciemny blond. Ech, nie jest źle. Ten ciemny blond to jest taki bardziej brązowy, szczerze powiem. Niech będzie, mam go. Weak! To racja, Mitsuru, zgodzę się z tym. Ale jako, że Rek się nagina czasoprzestrzeń, to można się wszystkiego temu spodziewać. Jest taki włochaty! Let's go! Kurde, muszę też dzisiaj trochę się pouczyć. Mam sesję
Właściwie nie sesję, tylko egzamin, który jest częścią sesji we wtorek. Z czegoś tam. Myślę, że jak ta część będzie już na YouTubie, to będzie po wszystkim, ale... Tak. Tak jest. To wiem, to też jestem ciekaw, czy w Personie 4 Golden można uczyć persony skin. Jeżeli tak, to po prostu będę mógł zrobić to samo, co tu. Wezmę jakąś fajnie wyglądającą personę. Ogarnę karty do zwiększania tych statystyk. Ogarnę karty do skilli. Właściwie myślę, że skille byłyby mniej więcej takie same jak węża tego lodowego. Smoka raczej lodowego. Ale no, zależy też, czy będę wiedział, jak zdobyć te skille i tak dalej. To wy? A, wiatr, okej. Jakie skille? Dobra, nie macie nic strasznego. Stój, Zio Dain. Przy okazji mam nadzieję, że nie słyszycie, ale deszcz zaczyna napierdalać o okno. O mój Jezu, chyba coś szykuje się mocnego. Rek się sobie śpi, jakby nigdy nic. A tutaj... Natura niszczy mi mojego let's playa. Jak możesz, Naturo? Kupałem ci. Dawaj ten miecz. Złomiasz, musisz czegoś żyć. Kurde, 61. Nice. Zrymowałbym coś ze słowem cyce, ale nie chce mi się, bo nie jestem zboczony. Ale prawdopodobnie bym to zrobił. Dawaj to. Hał i lecim na Szczecin. Ja pierdzielę, będzie. Teraz może kurde 9 odcinków z tej sesji? Jezu Chryste, to chyba najdłuższa sesja, jaką kiedykolwiek zrobiłem z czegokolwiek. Ale hej, trzeba personę przejść. Najwyższy czas to zrobić, póki mam jeszcze czas, to... Póki mam czas, to trzeba to zrobić. Teraz pewnie mnie zabiją. Jak mnie zabiją, to pierdolę, to kończę. Lepiej, żeby tak się nie stało. Jak się tak stanie, to będę smutny. Nie. Dobrze, że nikogo nie zaatakował ten cień. O cholera. I don't give a shit, I want to... uciec stąd. O wilku mowa. O wilku, o którym powiedziałem nieco wcześniej mowa. O, to ty możesz spierdzielać. Ciebie nie chcę. Kurde, gdzie jest to wyjście? Pewnie tu. Dobra, ciebie zniszczę. Róbcie sobie co chcecie, mnie i tak nie pokonacie. No chyba, że macie... Chociaż nie, ani Hama, ani Mute też mi nie załatwi, bo przecież homunculusy mamy. Ja mam Endure i Survive Dark. Kurwa. Tam na dole w takim razie. Czemu? Czemu muszę się gubić? Czemu wyjście nie może się zrespić na mojej... po mojej lewej albo prawej? Albo przed nosem? To by było fajne. Ała. Zmniejszaj nam sobie obronę, kurde. Właśnie. Mamudo. Traf Reksiu, błagam. Przynajmniej, żeby jeden został rozwalony. O, jeszcze lepiej!
Ten mały pchlarz jest niebezpieczny. Nie należy z nim zadzierać, bo on później zadrze z tobą. Kurde, przestań padać deszczu! Dziękuję. Znaczy no, dziękuję nie to, że przestań padać deszczu, tylko że schody są. Wiem, jestem kurde najostrożniejszą osobą na świecie, fuka. 211, już coraz bliżej. Bill Party. Nie, stój. Kogo bierzę? Status. Yukari, Junpei. Yukari, Akihiko i Aigis. Hej! Dobra. Aigis. Zamiast Kena. I Akihiko zamiast Rexia. Przynajmniej jeszcze teraz zapiszę, bo mam nadzieję, nie będzie tego. Nic nie przecieka tam, nic nie przecieka, całe szczęście. A tam na mikrofonie. Słychać? Może i nie będzie słychać deszczu. Mam taką kurde nadzieję w sumie. Ile cieni tam jest na tym, Jeden czy trzy? Chyba jeden. Jak jeden, to dobrze. Jeden, dobra. Mam nadzieję, że nie będzie absorbował lodowych ataków. Albo nie będzie ich odbijał. Bo inaczej będę miał wpierdol. Czyli wiatr, nie? Bufu Dain, let's go. Kurwa! Wiedziałem, że w końcu... Aigis, poświęć się. Dobrze, że wziąłem ją ze sobą. Skoro masz tetrakarn, to pewnie nie jesteś odporny na wszelką magię. Tak, jestem ciekaw. Tak? Bo Akihiko mu obronę zmniejszy. Defense. Zobaczymy. Ło. Ze zmniejszoną obroną? Kurwa. Dobra, może tutaj... powinienem był... Dobra, przeżyjemy chyba jeszcze tą turę. Przeżyjemy tą walkę. Ty najwyżej nas tu zdrób. I let's go. O! Przeciwnicy padają jak muchy! Jak to jest kurde możliwe? Z zajebistością smoka powietrznego nikt nie ma szans. Z zajebistością mojej fryzury. Level 69! Hurra! O, no właśnie. Zapomniałem, kurde, poszedłbym na schody. Soma i... Atak Mirror, dobra. Kurde, myślę, że wydaje mi się, że mamy już wystarczająco... tych itemków, mi się tak wydaje. Dobra, 216 piętro, tak? I... A! Walić to. Co ci to da? Zaraz spadnie. No właśnie. Czy to może ty Mind Charge użyłeś? Czy jakieś bachury za oknem, które... wrzeszczą. Normalnie jak małpy. A powiedziałem Yuko, że lubię dzieci. A to specjalnie tylko po to, żeby level nabić. Dzielninku. W sumie. Zobaczymy. Robimy eksperyment, bo tutaj mogę. 617.
Defense. Defense. Mind Charge. 617. Tak. Dobrze, że nie atak, bo bym się wkurwił. I zobaczymy, ile zada obrażeń. 1210, czyli podwójne jednak. Tak jakby można powiedzieć, że na razie bezużyteczne jest, dopóki Megidolaona nie dostanę, ponieważ Megidolaon to kurde strasznie żre SP. Tak więc no. Jest! 214. Następna bariera. Piętro 254. Okej. W sumie nie muszę nikogo leczyć. Dam dla Elizabeth to polerstwo, co ona chce. Coś zebrałem? Czy to... jeny i... Nie, to wszystko, co... tylko ten dokument, tak? Cancel... Trzeba będzie... pochodzić. Tak więc no, kolejny quest. Co powinienem sobie wziąć? Tego już niestety nie zrobię. Oden Juice. Made Outfit. A. Akihiko? Nie. Aegis! Biorę. Czemu nie? Dobra. Fuse Persona. Żeby już posprzątam, żeby wszystko było ok. Dobra, ciebie już nie potrzebuję. Justyce. Tak, ciebie potrzebuję. Bo Chihiro. Okej. Ja pierdzielę, ty to dopiero, you spin me right round, baby. Tak, tak. Lovers nie, słońce nie. W sumie zaraz. Wezmę ciebie, ty. Ta. Nieważne, ciebie już zrobiłem, wiem o tym. To parę razy wezmę. A, nieważne. Nieważne. A, nieważne. Nieważne. Teraz normal spread. Ty. Tak, ciebie już też milion razy miałem, ale... ważne. I tak, social linki. Zobaczmy. Status. Nie, stop! S-Link. Już przygotowuje się do następnej sesji. Justice, siła i Hanged Man. Siła, Hanged Man, Justice. Justice mamy. Ta, Hanged Man i siła. Dobra. Czyli no. To. Strength, ty jesteś. Jesteś. Valkyria. I wisielec. I Nugami. Ten lisek fajny. Ja mam person 55%. Za bardzo się tym nie zajmuję. I zajebiście, jestem gotów na następne przygody z tą grą. Tak więc no, zapiszemy. Tak. Ja pierdzielę, ale ta sesja była długa. Wydaje mi się, że może to będzie z 8-9 odcinków na pewno. Który to może być epizod albo 89, albo 90, mniej więcej coś takiego. O mój Jezu. O! Ja pierdzielę. Tak więc no, co zostało się do roboty? Pójdziemy teraz socjallinkować w następnej sesji. I no i ten przy okazji też w Tartarusie będę musiał poznajdywać wszystkich, ale to szybko się zrobi, mogę to też zrobić od razu, no
wyłączyć nagrywanie i poza sesją to zrobić, żeby było wszystko ok. I tak, smok powietrzny jest praktycznie prawie gotowy, tylko parę mu trzeba tych skilli innych dać, ale w większości przypadków jest, już jest wszystko ok. Wydaje mi się. Tak, tak, wszystko jest ok. Ale to dopiero pod koniec gry będzie on taki, jaki bym chciał, żeby był. I agility zaraz 84, 94, 5, 6, 7, 8, 9, 99, czyli no mniej niż 10 leveli. Jakiś 68 może już będzie miał 99 w agility. Już nie jestem zajebisty. Tak więc, o ile? 9 milionów! No, tak więc będziemy socjalinkować z Chihiro, będziemy kończyć socjalinki z Yuko i z Killerką. Myślę, że nie zostało nam już dużo do roboty i praktycznie koniec gry już będzie z górki moim zdaniem, bo raczej jest może jeden socjalink, który chciałbym zrobić, nic więcej i to by było na tyle, bo wolałbym mieć kilka wymaksowanych niż pierdyliard, kurde, nawet niedokończonych. Będziecie wiedzieć, o co chodzi na samym końcu gry. Tak więc no. To był PG z tej strony. Mam nadzieję, że wam się podobało. Persona is not dead. Zresztą zobaczyliście, ile odcinków w tej sesji było. Ja pierdziu. Proximus wysłał mi wiadomość o tym, że moja kasa na koncie została odnowiona. Tak więc no. Widzimy się. O, chwila, może. Tak, o. Tak więc no, widzimy się następnym razem. To był PG, no i mam nadzieję, że wam się podobało. Będziecie czekać na więcej. Cześć!